Rozmowa po dziewiątej. Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest pan Arkadiusz Dąbrowski, sekretarz lubuskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie sekretarzu, zacznijmy może od wczorajszego raportu. A wczoraj komisja badająca do spraw badania, ponownego zbadania wypadku lotniczego pod Smoleńskiem zaprezentowała raport, która wyjaśnia, co stało się 10 kwietnia 2010 roku. Jednocześnie odrzuca ten raport Millera i Tatiany Anodiny z roku 2011 w sprawie ustalenia przyczyn wypadku. Wybuch w skrzydle, wybuch w centropłacie, no i ingerencja zewnętrzna, tak w skrócie można by podkreślić te ustalenia komisji. Pan, słuchając tego raportu, jakie refleksje przychodzą na myśl? Pierwsza rzecz, panie redaktorze, to zdziwiłbym się bardzo, gdyby ten raport potwierdzał te badania, czy też wyniki, które przedstawiła pani Anodina i pan Miller. O, a to ciekawe. A z jakiego powodu? Z tego powodu, że on był nierzetelny? Nie. Natomiast po prostu uważam, że dzisiaj ta sprawa ma troszeczkę charakter polityczny, ale zaraz do tego przejdę. Ale tak się zawsze ją podkreślało. Wie pan, od momentu, gdy zaczęło się badanie, to ciągle te osoby, które podważały jakieś stanowiska, były jako te, które biorą ten atak polityczny, żeby coś ugrać na to. No i właśnie dlatego mówię, że zdziwiłbym się, gdyby on był zgodny z raportem Anodiny czy Millera, bo jeżeli ta sprawa ma charakter polityczny, wiadomo było, że będzie on przedstawiał odmienne jakby wnioski. Dobrze, to jeszcze zapytam, patrząc na to, co robi dzisiaj Rosja, zakłamując chociażby te wydarzenia w Buczy, mówiąc, że na przykład tam nie ma ludzi, którzy zginęli, tylko są jacyś poukrywani aktorzy, którzy się ruszają na ulicy. To jest kolejna rzecz, panie redaktorze, którą właśnie to branie Tatiany powiedzieć. Anodiny z tamtych lat zapewnik. To jest kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć, a mianowicie dzisiaj bardzo łatwo uwierzyć we wszystkie okropieństwa Rosji, ponieważ wojna na Ukrainie pokazuje, że Putin to jest po prostu bezwzględne zwierzę, które jest gotowe na wszystko. Nawet poświęcić życie własnych ludzi, własnych krajan po to, żeby zrobić jakąś prowokację. Raport nie zasadza się na tym, że Rosja jest zła i mamy jedną kartę. Ale w związku z tym, że Rosja jest zła, na pewno był zamach. Ale dzisiaj nawet osoby, które jeszcze kilka lat temu odrzucały te doniesienia o potencjalnym zamachu, zaczynają się dzisiaj zastanawiać, czy faktycznie bo przecież Putin zawsze taki był. To nie jest tak, że on się stał taki, załóżmy tam kilka tygodni temu, kiedy zaatakował Ukrainę. I dzisiaj łatwiej jest uwierzyć w tezę o zamachu, niż było to kilka lat temu. Przypomnijmy, nawet większość, że to było... Polaków twierdzi, że tam mogło dojść do zamachu. To jest nawet sondaż ostatnio. Oczywiście, to tak jak powiedziałem, panie redaktorze, natomiast uważam, że inne by były wyniki tego sondażu, gdybyśmy go przeprowadzili, załóżmy 12 lat temu, czy 10 lat temu. Jednak w dobie tej wojny na Ukrainie i tej agresywnej napaści Rosjan, łatwo jest dzisiaj uwierzyć w ten potencjalny zamach. Zostawmy w takim razie na chwilę raport komisji. Ja zapytam pana o kolejny sondaż. Sobie otworzę tutaj Rzeczpospolitą. Dziś Ibris dla Rzeczpospolitej o tym, jak oceniasz działania polskiego rządu na arenie międzynarodowej w związku z wojną na Ukrainie. Opublikowany został, a w nim czytamy, że 14,3% osób zdecydowanie dobrze ocenia działania rządu, a 50% ponad raczej dobrze. Rząd polski zdaje egzamin. No tak wynika według, z tego sondażu. Według natomiast, opinii publicznej. Według opinii publicznej jest takie powiedzenie, że zawsze ten, który zamawia raport, to zamawia go zawsze po to, żeby uzyskać jakieś wyniki, których oczekuje. No trudno o sprzyjanie rządowi posądzać Ibris czy Rzeczpospolitej. Natomiast kwestia jest tego typu, to jest pojęcie względne, że można oceniać rzeczywiście rząd dobrze, niedobrze, ale można go też oceniać wielopłaszczyznowo. Jeżeli chodzi o konflikt tutaj na Ukrainie, znaczy tą wojnę na Ukrainę, o uchodźców, to mógłbym powiedzieć, że faktycznie są pewne działania i ja byłem na granicy 2 dni po wybuchu wojny i wtedy miałem wrażenie, że państwo sprawnie zareagowało na to wszystko, co się działo. Natomiast jeżeli patrząc na przykład na politykę kredytową, bankową, no to nie oceniłbym rządu dobrze, bo jeszcze niedawno pan Glapiński mówi, że nie będzie
się podnosił stóp procentowych, później podniósł je tam 7 razy do góry. Ale tu mówimy o działaniach na rzecz Ukrainy, tak? No dobrze, jeżeli mówimy o działaniach na rzecz Ukrainy, no to jakbym też wystawił taką mocną czwórkę rządowi polskiemu, natomiast jeżeli byśmy rozpatrywali pod innymi względami wzrostem kosztem życia, no to ta ocena na pewno nie byłaby dobra. Ale to chyba nie zależy od polskiego rządu wzrost kosztem życia, bo spójrzmy na inflację wszystkich krajach rozwiniętych. Ale panie redaktorze, no pamiętamy przecież konferencję prasową, kiedy Jarosław Kaczyński był w opozycji i stał z takim karnistrem benzyny. Tylko wtedy nie było wojny. No tak, nie było wojny, ale ja byłem na Ukrainie. Wtedy tam, nie było pandemii. Ale tam ropa kosztuje 4 zł. To dlaczego w kraju, w którym jest wojna, kosztuje 4 zł, a u nas nie ma wojny i kosztuje ponad 7 zł? No a czemu w Czechach kosztuje 8,5 zł? A to tego nie wiem. To też tamtemu rządowi wystawiłbym taką samą ocenę jak polskiemu w takim razie. Rozumiem. Czyli pan uważa, że to od polskiego rządu zależy? Zwłaszcza, że... Nie, na pewno rząd polski ma możliwości regulacji tych cen. To ja zapytam pana w takim razie jeszcze, czy Polska powinna odejść od węglowodorów z Rosji? Bo wtedy ceny jeszcze wzrosną. Jeżeli PSL by to postulował, to znaczy, że co? To wcale nie jest, panie redaktorze, powiedziane, że ceny wzrosną, dlatego że my dzisiaj technologicznie jesteśmy przygotowani na to, żeby jakby paliwo otrzymywać z innych źródeł. A to już nie zależy od polskiego rządu, że się na to przygotował. Słucham, to nie polski rząd się przygotował, bo pierwszy jakby ten ta instalacja, która jest zbudowana w Gdyni, to jest za czasów Edwarda Gierka powstała, panie redaktorze, a polski rząd tak naprawdę jest jakby dzisiaj beneficjentem wielu przedsięwzięć, które... Baltic Pipe? No Baltic Pipe, ale no panie redaktorze, no przecież to się nie buduje w tydzień, albo w miesiąc, albo w rok. To co są rzeczy, które były zapoczątkowane już za poprzednich jakby władz. To jest bardzo dobra i strategiczna inwestycja, ale nie jest to zasługa polskiego rządu. Tego polskiego rządu oczywiście. Pana Pawlaka, który z PSL-u podpisywał umowy, które musiała cofać aż Unia Europejska, bo na 30 lat do przodu je podpisywał. Ja zawsze tak jak chodziłem gdzieś do mediów, ostatnio byłem o tego Pawlaka cały czas pytany i atakowany. Ostatnio dużo na ten temat czytałem i te pierwsze rurociąg jamański, te pierwsze umowy jamalski powstały, zostały zawarte w 93 roku, kiedy premierem była Hanna Suchocka i w zasadzie tam jest wiele generalnie niejasności. Oczywiście to było kontynuowane, ale nie wiem ciągle, to jest tak samo jak dzisiaj prezentując swój raport Antoni Macierewicz w tle pokazuje Donalda Tuska, tak samo dzisiaj pokazuje się tego Waldemara Pawlaka, aby uderzać w PSL i oskarżając nas o te No ale to on podpisał, ceny. No nie da się kogoś innego pokazać. On podpisał on te dokumenty. On to podpisał, ale generalnie czy my znamy okoliczności podpisania tego No dobrze by umowy? Było je poznać. No właśnie, ja dobrze też bym chciał, by panie redaktorze, poznać, bo być może patrząc wtedy... na to, co robił pan Pawlak, no można się... A co on takiego robił, panie redaktorze? Bo ja nie wiem, co on takiego robił. No, podpisywał takie umowy, które są niekorzystne dla Polski. Dlaczego niekorzystne? No może wtedy, panie redaktorze, nie było innej możliwości, żeby podpisać lepszą umowę, inną umowę. Ja nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy... Ja sam jestem ciekaw i gdybym miał możliwość... Ale to by tej narracji nie podtrzymywał dziś, w momencie, gdy 3 miesiące temu czy 2 mówił o tym, że Baltic Pipe nie jest nam potrzebny. Ja tej wypowiedzi nie słyszałem, panie redaktorze. Uważam, że Baltic Pipe jest potrzebne i to też nie oznacza, że ja muszę z Waldemarem Pawlakiem zgadzać się w 100%. Ja uważam, że jest potrzebne. Dobrze, zapytam pana w takim razie o wypowiedzi innego polityka PSL-u, okay. Pana wicemarszałka Łukasza Poryckiego, który nazwał w niewybredny sposób chamem wojewodę lubuskiego, który skrytykował działania marszałek Polak, czy w ogóle zarządu województwa, które wysyła pomoc na Ukrainie, na przykład karetkę, a potem żąda za to zwrotu środków. Czy takie słowa... Jeszcze zapytam, czy marszałek Porycki przypadkiem nie jest odpowiedzialny za kulturę w województwie lubuskim? Myślę, że pana marszałka Poryckiego poniosły troszeczkę emocje i taki język jest oczywiście niedopuszczalny w debacie publicznej i nie powinien takie słowa nigdy paść. Nie będę tutaj usprawiedliwiał w żaden sposób tych słów, bo oczywiście, tak jak powiedziałem, nie powinny być po prostu wypowiedziane, zapisane. Myślę, że pan marszałek Porycki, edytując ten wpis kilka minut później, sam skorygował to i w pewien sposób... Ale...
On chyba się nauczył jakby... dzień wcześniej, bo dzień wcześniej nazwał Marka Surmacza Hamą, innego polityka. O tym nie słyszałem, natomiast mówię, to są jakieś duże emocje. Wiadomym jest, że te emocje są ogromne, kiedy giną ludzie niewinni na Ukrainie. Pan marszałek bardzo mocno jest zaktywizowany i pracuje właśnie z uchodźcami z Ukrainy i w Dżonkowie, gdzie za który odpowiada, i także na sali kolumnowej. Niemniej jednak rozmawialiśmy z marszałkiem. Marszałek żałuje, że takie słowa padły. Oczywiście, to mówię, emocje ponosi nas nieraz, sami dobrze wiemy, bo to nie jest tak tylko, że pan Łukasz Porycki... To jest jednak eksponowana funkcja w województwie, ale, tu wicemarszałków oczywiście, to mamy dwóch. Ale my się potrafimy do tego przyznać. Niemniej jednak, panie redaktorze, takie ostre słowa też padały z innych stron, no, też z wyeksponowanej funkcji wicepremiera czy posła Jarosława Kaczyńskiego, który krzyczał o mordach zdradzieckich. Takie słowa nie powinny padać i też był szargany wtedy mocnymi emocjami. To żebyśmy sobie zdali sprawę. Ja to potrafiłem zrozumieć. Ja się tam nie obraziłem na to, że on powiedział te słowa, ale zrozumiałem, że te wielkie emocje po prostu w pewnym momencie wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem. I tak samo myślę, wie było... Pan, tu szkalowano jednak jego brata, pamięć jego brata, to jest zgadza sytuacja. Zgadza się, ale ja tylko chcę, panie redaktorze, nie porównuję tych dwóch sytuacji, no więc oczywiście, właśnie, no więc ale mówię o dużych emocjach. Podałem to jako przykład, nie porównuję tych sytuacji oczywiście, bo nie można ich porównywać, ale no to po prostu... Musiałby pan jej nie przytoczyć. Nie, no ja tylko chciałem pokazać, że czasem emocje odbierają jakby przez chwilę jakby takie zdroworozsądkowe myślenie. Emocje odbierają rozum? To chyba za mocne słowo. Rozumiem. Znaczy nie powiedziałem rozum, tylko zdroworozsądkowe myślenie przez chwilę. Zostawmy w takim razie te wypowiedzi, bo jeszcze jeden komentarz chciałem pana zapytać. Janusz Kubicki, dzisiejsza Gazeta Lubuska, pisze o tym, że idzie ramię w ramię z Polską 2050, czyli ruchem Hołowni. Prezydent Zielonej Góry podpisał się pod porozumieniem między Stowarzyszeniem OK Samorząd, którego jest członkiem, a ugrupowaniem Szymona Hołowni. O czym to świadczy? Pamiętamy dobrze, jak takie podobne porozumienia prezydent Kubicki podpisał na przykład z PSL-em. I co się stało? Myślę, że jest to swego rodzaju deklaracja o nie tylko jakiejś takiej współpracy merytorycznej, ale już powoli szykowania się pod wybory, które no, są już niedługo, za półtora roku. No, w mojej ocenie jest to dosyć mocna rzecz, bo nie oszukujmy się, że zarówno jak i ugrupowania pana prezydenta w poprzednich wyborach samorządowych, jeżeli chodzi o szczebel wojewódzki, ale także o miejski, osiągały dobre rezultaty, a notowania Szymona Hołowni także utrzymują się na stale dosyć w takim dobrym poziomie. Myślę, że to może być taka fuzja, która może troszeczkę zamieszać na tej scenie politycznej. O co może chodzić prezydentowi Kubickiemu? Ja myślę, że przede wszystkim o przejęcie sejmik. Władzy w sejmiku? Tak, myślę, że przede wszystkim o sejmik. No, jakby jest to w mojej ocenie, analizując to z boku, jakby taka pomniejszanie doświadczenia wyborczego i administracyjnego prezydenta Kubickiego z dosyć dobrymi sondażami Szymona Hołowni. A nie obawia się w związku z tym pan, że miejsce PSL-u Szymon Hołownia zajmie w sejmiku? Jakby ja panu powiem tak, panie redaktorze, po wyborach zawsze funkcjonuje prosta matematyka, tam jest po prostu dodawanie, wszystko może się wydarzyć, my podchodzimy z pokorą do tego, do tych pełnionych funkcji, to jest po prostu, my jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi i oczywiście analizujemy tą bieżącą sytuację polityczną, ale też nie składamy broni, mamy też pomysły dla mieszkańców województwa lubuskiego i cały czas je przedstawiamy. W polityce nie można się bać ani obawiać się, tylko trzeba robić swoje. To mówi Arkadiusz Dąbrowski, sekretarz lubuskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Rozmowa po dziewiątej.